Może was to zainteresować. Zobaczcie. Skład na dzisiaj prezentuje się w ten sposób. Kupiłem tego, zresztą zobaczcie najpierw skład. Dennis Johnson z poprzedniego tygodnia, Tracy McGrady tak samo. Andrew Wiggins dołączył, chyba go nie miałem jeszcze w poprzednim tygodniu. Tak, tutaj grał Durant. Draymond Green oraz, i właśnie Draymonda kupiłem, nim jeszcze nie grałem. No ale on przede wszystkim ma trójki, czego nie można powiedzieć o Wiggsie. A tak samo ma obronę dobrą, tak samo jak Wiggs. I jeszcze jak spojrzymy na jego barze, to ma Brick Wall, ma On Ball Menace, no zresztą to jest Draymond, no to wiadomo, nie? On ma nawet Posterizera na złotym, okej, okay, nie wiem dlaczego, ale Interceptor, Pogo Stick, wszystkie rzeczy do obrony. Czy on ma może set shot specjalista? Ma na złotym, super. Więc jedynie trochę się obawiam tej pozycji centra, bo Moses Malone jest super, ale jest troszkę niski i to czasami mnie boli. Jeszcze zrobimy jedną rzecz i zaraz ruszamy. To znaczy ulepszę sobie tutaj. Ostatnio wrzuciłem taki, na YouTubie wrzuciłem dwa takie poradniki, nie wiem czy je oglądałeś. 10 rzeczy, które powinien wiedzieć NBA, ostatnio 5 rzeczy, których być może nie znał z My Teama, więc to warto sobie zobaczyć. Ktoś mi na TikToku gdzieś pisał. Pisał mi taką ciekawą rzecz, że żeby zrobić nowy sezon. Nie wiem, czy to jest prawda, czy ja nie zrozumiałem, co on napisał, ale według niego, żeby zrobić nowy sezon w 2K-u, to wystarczy zagrać 11 meczów dominacji na podwójnym repie i masz 40 level zrobiony. Pokuszę się i sprawdzę to, bo jestem ciekaw. Na pierwszy rzut mamy kogoś, kto ma słabszy skład ode mnie. W teorii mogłem kupić jakiegoś diamentowego centra, ale stwierdziłem, że będzie lepiej, jak kupię Draymonda, żeby mieć PF-a, który czasem umie rzucić za 3 też. Zobaczymy, czy mi się to sprawdzi. Inaczej bym tego nie robił. Dawaj, Wiggins. No. Wiggins jest super. To jest pierwszy diament, którego mam dłużej niż 2 tygodnie, bo tak dobrze mi się nim gra, że nie za bardzo wiem, po co miałbym go sprzedawać. I w obronie jest dobry, i ma wsady. Draymond po raz kolejny. Oj, już mi się zaczyna podobać. Już mi się pan Draymond zaczyna podobać. Ja wam mogę sprzedać ciekawostkę, że w poprzednim tygodniu na 3. miejscu w top 10 był Polak. Bo się chwalił na grupie na FB. Ja mówię, o kurde, gość, którego nie znałem w ogóle. A... trzecie miejsce zrobił, no przekozak. Może mi się też uda kiedyś dostać do tego top 10. No i to jest Andrew Wiggins. Gość jest rewelacja, no zobaczcie, że ja wszystko nim trafiam. A do tego on już chyba miał jeden steal i jeden blok. Normalnie jak Brony James wczoraj, słuchajcie. Ten futbol muszę przyznać, naprawdę. Polecam sobie obejrzeć ten odcinek, jak jeszcze nie widzieliście, bo uważam, że jest bardzo fajny. Dużo się w nim dzieje, jest bardzo dużo, bardzo fajnych akcji. Uwaga, leci. Proste. Draymond z trzecim blokiem w tym meczu, nie mam pytań. Nice. To dawaj jeszcze truja. Okej, okay, slide i date. Dwa razy nim na late rzuciłem, to muszę ciutkę wcześniej puszczać to. Draymond, patrzcie co on robi. No cóż, zdemolowany został tutaj mój przeciwnik, chociaż przez pierwszą połowę to było tak pod kontrolą, ale nie, jakoś nie wiadomo co. Ale się udało trzecie kwarty odlecieć. Hidden Gems to jest w ogóle ciekawa sprawa, powiem wam. Chyba kumam już jak to działa, być może to nie jest jakieś odkrywcze, ale Barniani na przykład, którego miałem z Hidden Gems, jest teraz jako karta z obecnego eventu. Czyli te Hidden Gems to są karty, które wyjdą w przyszłych eventach. Ciekawa sprawa całkiem, dlatego one są trochę mocniejsze. Zobaczmy, czy pan McDonald teraz będzie? Czy jednak ktoś normalny? Przypominam, jak ktoś nie wie o co chodzi z McDonaldem, widzę, że to nie jest McDonald. Trafiłem na gościa, który miał herb McDonalda, strój z McDonalda. Na poprzednim odcinku możecie to zobaczyć i miał skład kupiony za jakieś 4-5 milionów. No tak, i ten Karl Anthony Towns, czyli tutaj FC Pieniądz trochę jest. Witam nowego impostora, bo ten Towns jest do kupienia. Nie wiem, ciągle gra w kółko to samo. Brawo Draymond. Nie no, Draymond to jest kurde petarda, powiem wam. Jak się zastanawiacie koło na PFA, to wygląda na to, że ten Draymond mówię takiego do 100 tysięcy zawodnika diamentowego, to ten Draymond to jest najlepsza opcja obecnie. Wystarczy, że będę te zagrywki asekurował i on wtedy już nie za bardzo ma pole do popisu. No nie, tak to wygląda na razie. Kurde, wiedziałem znowu. Widzicie? Właśnie to miałem na myśli. Szkoda, ale następnym razem to przechwycę. Dobra, zobaczmy co teraz ustawi. No to w kółko te dwie rzeczy na krzyż. No, widzicie, mówiłem, że za trzecim razem to już będzie moja. No to wiecie, trzeba jakieś wnioski wyciągać. Jak widzicie, że wasz przeciwnik dwa razy się już czai na przechwyt przy tej zagrywce
i za trzecim razem wygracie to samo, no to sorry, no to ale to... Czy sami prosicie wtedy? Nice! Pokaż mu! Pokaż temu dziadu małemu. Draymond co się znowu... Nie, dobra, muszę mu te buty ogarnąć, bo widzę, że on bardzo łatwo odpala tej cover. Kurde, ciekawe. Może dlatego, że mu defense odpala tej covera i dlatego to tak wygląda w jego przypadku. Dawaj, Draymond. Tak jest. Kurde, ale grajek. No, goście, dawaj, dawaj, lecimy. Co ty tam będziesz oglądać, jak oni skaczą? Czy oni nawet dopiero się... A, wyszedł z meczu. No i dobrze. No i słuchajcie, w tym oto sposób jestem na razie w top 1%, jeśli chodzi o ilość punktów. No, jest Kirilenko, jest Meister. No, to już jest mocniejszy składzik. Wszyscy rzucają. Tak, tak, to już jest trudniejszy przeciwnik. Ostatnio też tak było, że tego gościa z McDonalda to trafiłem. Brawo, Draymond. Kurde, no źle się ustawił trochę. Wiedziałem, że uda się go tam pod kosz wgnieść. Na tego gościa z McDonalda też trafiłem w trzecim meczu, więc... Albo czekaj, nie, stop. Czekaj, bo ja tu mam mismatch. To się często Draymondem nie zdarza akurat, więc... Tak jest. Szansę on ich we dwójkę sposterował, potężny Serb. Brawo. Zaznaczył swoją obecność od razu. Dawaj, Nash. Tak jest. No i kończymy to połowę z prowadzeniem. Cześć, Wadę. Zostaw, zostaw go jeden na jeden. Chodź, 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 Towns, chodź. Chodź, czekaj, czekaj, teraz się z tobą zabawimy. Tak jest, ale tutaj zostało rozegrane, słuchajcie. No teraz musi być. Tak jest. Draymond. Lepa, tak jest. On teraz spuścił też McGrady'ego, bo on myślał, że na moją ławkę rezerwowych. No trochę się spóźnił, że tak powiem. Nie, no to jest przesada, słuchajcie. Nie. To też by była przesada, ale to, że McGrady, jak jest na tej coverze, robi takie rzeczy, to jest przesada. Kurde, no niestety. Szkoda, 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 ale dalej jest. Gram długą akcję i on będzie musiał i tak 3 punkty zdobyć. Ja go mogę wtedy faulować, wszystko mogę robić. Więc nie ma złej sytuacji. Wypinkaraj. No właśnie, on chyba sobie zdaje z tego sprawę. A teraz jeszcze to zmaścił, bo dał mi jeszcze dodatkowe kilka sekund. Co to jest? Co to jest? Ej! No nie róbcie mi takich rzeczy! Co się dzieje? No nie róbcie mi czegoś takiego, no nie w tym momencie! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę w to. 20 sekund zostało do końca. Bez najmniejszych problemów cały czas stream chodził, tak? Czyli wywaliło mnie z serwerów na ostatnie 20 sekund. Wygranego meczu. I będę miał przeporażkę teraz przez to. No, porażka. No z 2K-em tak czasem było, no. No nic, no mamy bilans 2-1, co wam mogę powiedzieć, no. Już chciałem powiedzieć, że to... No, dobrze się powstrzymałem, chociaż co mi to dało ostatecznie. Tylko oszczędziło mi mema. Że już chciałem powiedzieć, że to będzie mój najlepszy początek King of the Court, jaki miałem, 3-0. No i twoja stara postanowili mi powiedzieć, no po prostu 2K stwierdził, że walnie mi na mordę plaskacza w tym momencie, nie? No nie, no takie coś? No i ten kurde śmieć, dawaj go Draymond, tak jest, kurde. Wysoki dziad, wszystko mi tu zbiera, dawaj Jokicia tutaj, potrzebujemy kogoś wyższego na tego. Dawaj ty kurde grubasie, chodź tu. Oj. No jest mój potężny serb. Dobra, spróbujemy ogarnąć coś takiego, słuchajcie. O właśnie, ludzie się często na to nabierają. Pamiętajcie o tym, że po pierwsze możecie tak zagrać z autu. Jak ktoś nie kryje od kosza, to prawie zawsze to działa. Prawie zawsze. No a jak właśnie kryjecie,
to pamiętajcie, żeby się ustawić tam, żeby wam ktoś nie zbiegł, bo to jest mega proste do zagrania. Tak jest, Draymond, tak jest, kurde, ale on jest defensywnym stworem, masakra. Moja, Malone zmęczony, kieruje mnie tutaj, prowadź Malone. Nie, czemu wsadł? I dlatego właśnie się robi za każdym razem kontakt dunka. Raz nie zrobiłem i widzicie co chłop, kurde, odwalił. Zamiast normalnie zrobić wsad, to sobie wymyślił layup, żeby dostać na mordę blok. Aaaa. Dobrze, że Malone kieruje. Bardzo dobrze też, że Malone się odpalił. Co za mecz w ogóle? Malone też się odpalił, podczas gdy jego center jest odpalony. Ciekawe, kto to wygra. Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, jego center jest Pink Diamondem, a mój jest ametystem. No ale łap to, Malone. Dobry kontest? Nie! Nie, nie wylatuj, nie wylatuj tam. Nie wylatuj. Nie! Zbierać! Nie! Kurde, jeszcze zablokowany trafił chyba, albo nie wiem co to było. Ale lipa. Ciaw to Wiggins, dobrze. Ja pierniczę, jakie to głupie jest. Ten kurde śmieć wysoki, będzie mnie tu napastował. No. No musi w końcu być moja, brawo. Teraz. Nie! Kurde, jak ja tego nie znoszę, ale ta gra jest pod tym względem dziwna. Ej, no to było nie fair, no, nie powiedzcie mi, że to było fair. Mam otwartą drogę pod kosz i mój zawodnik robi animację nagle na reversa i przez to dostaje blok. Wystarczyło, żeby to rzucił, nikogo nie miał obok siebie. Poprzedni przegrałem przez to, że mnie wywaliło na ostatnie 20 sekund, a tu mi robią coś takiego. No to mi się nie podoba już, kurde. No bo bez przesady. No nic, muszę teraz wyciągnąć końcówkę. Dawaj, Draymond. Dawaj, Draymond. Musi być. No i nie ma. No i 2-2 to jest bilans, który powinien być dokładnie po tych czterech meczach. Ale to jest lipa. No dobra, no składzik taki podobny do mojego, jeśli chodzi o siłę. Naprawdę dobrze staram się grać. No wreszcie, wreszcie przynajmniej zahaczyłem tą piłkę, no kurde mol. Głupia gra. Polecam. Nie no, polecam, no tu się po prostu coś dzisiaj odwala. Ach, dobrze mnie wyczekał, zobaczcie. Brawo Wiggins. Nice. Kolejna wyrównana końcówka, no ale to już znowu mam przewagę. Mam nadzieję, że tu się nic nie odjanie Pawli znowu i to wygram. Wiecie, ja wrócę do man-to-man teraz. Mam 4 punkty przewagi. Nie ma potrzeby, żebym ja tutaj teraz mu dawał triki. Teraz może sobie rzucać za 2. A mam w tyłku teraz to. No dawaj, no dawaj. Myślisz, że ty Malona tak porobisz? O, ciekawe. No dobra. Dawaj Malone, kończymy to. Tak jest. Słuchajcie, w końcu przełamanie przyszło, ale naprawdę no. Szkoda, że tak dzisiaj się to pachowo ułożyło. O. Jak widzicie, patrząc na to, jakiego miałem teraz też przeciwnika, te wszystkie 3 wygrane mecze i te przegrane mogłem mieć tu spokojnie, bilans 5-0. Powinienem mieć 4-1, a była szansa na 5-0, a mam 3-2. Ja dostanę jakiegoś tam rabiego gościa, który mi w ogóle już nic tutaj nie pomoże. Dlatego uważam też, że te nagrody powinny być trochę zupdate'owane, bo zobaczcie. Za... To te 50 wiadomo, że będę miał, ale... Za top 10 bym dostał ametysta, który prawdopodobnie mi się nie przyda już do składu, bo ja mam skład diamentowy. Dlatego ja się dzisiaj chciałem bić o to top 1 i miałem na to szansę, realną uważam. No ale nie w sytuacji, gdy gra mnie skamuje na 2 mecze pod rząd. Niestety. No dobra, otwórzmy sobie tą paczuszkę na sam koniec. Może mi to jakoś wynagrodzą. Tak, nowy sezon, cześć Juni. Dzisiaj na TikToku robiłem o tym materiał. No tak, to dzisiaj tak, właśnie. Powodzenia w każdym razie wam, tym co jeszcze grają. Być może ktoś też sobie jeszcze gra ten tryb, może mu lepiej trochę poszło. Ja natomiast zawijam, widzimy się jutro na... zapraszam jutro to podsumuję, bo już bardzo dobrze szło, dobra gra była, wszystko było dobrze, no tylko okoliczności nie były dobre, przecież tak mówiąc ogólnie.